okresie, nie? Dobra, słuchajcie, słuchajcie. Przejdźmy do tych, dobra, najważniejsze rzeczy poruszyliśmy. Teraz, słuchajcie, mam drugi dla was temat. To jest nawiązanie po prostu do jakby spełniających się tych moich przepowiedni. Na razie jeszcze to nie jest wizja, ok? Wizję zrobię zupełnie osobną po takiej krótkiej przerwie. Chodzi o tą przepowiednię, którą wam powiedziałem już dawno, wam to mówiłem. Zresztą, nawiasem mówiąc, ci, którzy słuchają mojego kanału, ci, którzy czytali kiedyś artykuły, wiedzą, że ja wiele rzeczy przepowiadałem, włącznie z tym, że tą przepowiedziałem, tą całą covidofrenię, tak? Przepowiedziałem to, miałem ten sen tych Chińczyków opylających wszystko, wiecie, w jakichś maskach czy cokolwiek. O tym napisały jakieś tam media. No i chyba w sumie tak naprawdę od tego się zaczęło, bo ja nie przywiązywałem specjalnie wagi do tego, żeby media pisały o tym, że ja się zajmuję jasnowidzeniem. Jakoś mi na tym nie zależało, ja po prostu byłem bardziej zajęty występowaniem i to mnie bardziej kręciło, a to jasnowidzenie po prostu było rzeczą, którą uważam za naturalną, którą mam od lat. Dopracowaną, wypracowaną, oczywiście też wyćwiczoną też, ale to tak naprawdę chyba od tego się zaczęło, że media zaczęły coraz głośniej krzyczeć na mój temat. Wiecie, że przewidziałem bardzo wiele rzeczy, powiedziałem wam bardzo wiele rzeczy i ostatnio mówiliśmy o tej wojnie szczepionkowej. Jakiś czas temu, bo to już dobrych parę miesięcy, była wizja tutaj. Jak widzicie, ja nie za bardzo, ciągle mimo wszystko robię już obecnie to coraz lepiej, tak, już zaznaczam, ale ciągle się gubię czasami w tych rzeczach, które opublikowałem i wypuściłem, bo robię tego dosyć dużo, a nie należę do oszustów takich jak jeden taki, powiedzmy, którego bardzo wielu z was już wie, o kim mowa, który publikuje masę filmów, twierdząc, że jest jedynym jasnowidzem, który coś tam przepowiedział i robi to w taki sposób, że po prostu publikuje i dokładnie musi prowadzić tracking tego, co powiedział, musi prowadzić notatki, co powiedział, dlatego natychmiast odwołuje się nawet do szczątkowych zdań, w których gdzieś tam powiedział w jakimś swoim wideo, tylko jak się to wideo obejrzy, to potem się okazuje, że wiele rzeczy się nie zgadza. Ja po prostu puszczam pewne sprawy i zapominam. Tak nawiasem mówiąc, z wieloma wizjami należy w ogóle robić dla własnej higieny osobistej, tak? Wypuścić to i zostawić. Nie gryźć tego. Wyrzucić, zostawić. Nie gryźć tego. Trzeba oczyszczać ten umysł jednak mimo wszystko, bo byłby przeciążony. No i parę miesięcy temu opublikowałem taką przepowiednię, w której mówiłem o jakichś właśnie kolejkach, biciu się w tych kolejkach, jakichś takich sprawach, że to będą kolejki po szczepionki. I macie, proszę bardzo, macie kolejki. Słuchajcie, teraz tutaj oczywiście nie chcę obrazić seniorów, bo ja wiem, że tutaj wśród nas jest też wiele starszych ludzi, tak? Też wśród nas tutaj na tym kanale jest wiele starszych ludzi. Ale zastanawia mnie ten nieprawdopodobny absurd. Stanie na mrozie w kolejce po coś, co ma tych ludzi uchronić przed tym, czego najprawdopodobniej zarazić się mogą, co najprawdopodobniej załapać mogą w tej kolejce. To jest, słuchajcie, to jest abstrakcyjne dla mnie. Abstrakcyjne i ja mam swoją teorię, jeśli chodzi akurat o starszych ludzi. Nie chcę to podkreślać, ja nie chcę nikogo obrazić, ale poniekąd mam wrażenie, że w szczególności w Polsce było to widoczne, bo mieszkałem w Warszawie naprzeciwko przychodni i 6 czy tam 5 rano, kurczę, można było przez okno wyjrzeć i tam już stała kolejka dziadków. Ja mam wrażenie, że niestety w tym przypadku akurat troszeczkę jest to rodzaj takiego socjalnego sportu. Postać w kolejce, pogadać, ponarzekać na życie, wszystko się toczy, jest jakaś rozrywka. Tak? Ponieważ emeryci w Polsce no, nie za bardzo finansowo wyrabiają na różne rzeczy, więc mają innego rodzaju rozrywki i jest to rozrywka. Słuchajcie, ten obraz na razie to są tylko kolejki do rejestracji i to już zaczyna być takie napięte, już ta atmosfera robi się napięta, powiedziałbym nawet na pograniczu agresywnej. I jeśli mnie zapytacie, jakie są moje odczucia dotyczące tego, co to będzie dalej, to uważam, że to będzie tylko i wyłącznie nakręcać się i eskalować. Będzie się nakręcać i eskalować. To będą po prostu bitwy. To będą bitwy pod przychodniami, w szczególności jak dojdzie do szczepiania.
Okay. Na razie mówimy tylko o bukowaniu terminów. Na razie mówimy tylko o rejestracji. Na razie mówimy tylko o takiej możliwości, że ktoś zostanie zaszczepiony dopiero w jakimś tam okresie, pod warunkiem, że szczepionki w ogóle będą. I tu już zaczyna, to zaczyna się coraz bardziej kotłować, to zaczyna się coraz bardziej kisić. I ja niestety będę się trzymał swoich odczuć. Uważam, że łagodnie to nie przejdzie. Łagodnie to nie przejdzie. Że to będzie jednak mimo wszystko narastającym czynnikiem. I teraz wiem, że się nie zgodzicie. Wiem, nieważne. Powiem wam jedną rzecz. Na jakimś takim fejsie i tak dalej zobaczycie masę ludzi, którzy będą mówić: o, ja tam się nie szczepię, bla, 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 5000 teorii, ale jak przyjdzie co do czego, to już masa z tych ludzi już czeka z niecierpliwością, żeby móc się zarejestrować. I takich ludzi myślę, że już też spotkaliście. Takich, którzy byli pierwszymi krzykaczami. Ale jak przyszło co do czego, to teraz już ciśnienie, żeby się zarejestrować w kolejce. Słuchajcie, czasami nawet tak się zastanawiam, nie wiem co gorsze, czy już gorsza ta zaraza, czy cała ta wojna o szczepionki, która może z tego po prostu tutaj wyjść, i moim zdaniem będzie coraz gorzej. Będzie coraz gorzej pod tym względem. Nie ma możliwości organizacyjnej, żeby to przeszło łagodnie, i z ludźmi nie da rady łagodnie. Więc albo będzie to musiało być przeprowadzone siłą. Dobra, przejdziemy do wizji za chwileczkę. Druga sprawa. Jeszcze chciałem wam coś powiedzieć, przepraszam. Notatki. Aha. Rozmawialiśmy o mutacji. Też powiedziałem wam, były wizje. Jak ktoś przypomni, słuchajcie, zawsze dziękuję z góry tym, którzy przypominają w razie czego, gdzie coś powiedziałem, w którym wideo, dobrze? Zawsze jestem wdzięczny, bo czasami powiem szczerze, po takim nagraniu, ja żeby to zapisać, zrobić takie chaptery, zrobić notatki, gdzie co jest, to muszę po prostu usiąść i to wideo jeszcze raz też odsłuchiwać, a nie jestem już w tym momencie do końca obiektywny, bo sam to powiedziałem, więc mogę te... Słuchajcie, taka pomoc jest, jesteście niektórzy z was na wagę złota, i to wiem, że na przykład Michał, który się pojawia, też wielokrotnie przypominał po prostu, gdzie coś było, gdzie tam coś powiedziałem, pomimo że ja już wypuściłem, nie pamiętam. Słuchajcie, ta nowa mutacja. Też była wizja. Powiedziałem wam, ta wizja po prostu tej rozbitej probówki, która się pojawiała. Ta wizja jakby wracała dwukrotnie do mnie. I mam niestety bardzo złe odczucia, jeśli chodzi o tą mutację. Jeśli chodzi o to. Mam niestety bardzo złe odczucia. Tak jak tamto pierwsze było takie sobie. Uznaliśmy to za takie sobie. Przyzwyczailiśmy się na swój sposób. Tak tu uważam, że to jest tak, jakby jechał na każde społeczeństwo w każdym kraju. Jechał potężny czołg. Nadchodzą czołgi związane z tą mutacją. Taka myśl mi cały czas chodzi. To jest po prostu taran. Nadjeżdża taran. Uważam, że czasami nawet wręcz może za delikatnie o pewnych rzeczach mówię, o tym, co czuję. Czasami za delikatnie. Uważam, że nadchodzi po prostu taran. Że to... To będzie o wiele gorsze to wszystko niż ten pierwszy rok. Pierwszy rok to był tylko rozruch. Rozruch. Ten rok raczej będzie pod wieloma względami po prostu o wiele gorszy. Ale dobra, ja nie chciałem robić wizji. Ja chciałem z wami po prostu tak porozmawiać, co o tym myślicie, wyrazić swoje jakieś tam zdanie. Może się nie zgadzacie ze mną. Zobaczmy, co tam piszecie. Niech stoją w kolejkach babcie z dziadkami, złapią wirusy, poprzeziębiają się i umrą. A rząd już zaciera rączki. Moment. I liczy, ile to emerytur wpadnie im do kasy. Poniekąd tutaj, Wiesława, poniekąd podzielam właśnie twoje zdanie. Słuchajcie, no można zrozumieć starszych ludzi, że już po prostu funkcjonują inaczej. No, każdy z nas dojdzie do jakiegoś takiego wieku, kiedy to nasze myślenie się spowolni, staniemy się mniej racjonalni czy cokolwiek. Dlatego uważam, że umysły trzeba ćwiczyć całe życie, a nie tylko skończyć na średniej szkole, na przykład tam czy podstawowej. Że jednak, no jak to się mówi, członek nieużywany zanika.
czyli to też zanika. Niech stoją w kolejkach babcie z dziadkami. Poniekąd to właśnie chyba tak wygląda na tej zasadzie. Niech stoją, niech się poprzeziębiają, nie? Teraz kto im pomoże, bo przecież cała ta służba zdrowia powoli już pada. Teraz już tak naprawdę nawet do szpitala dojechać nie można i to po prostu będzie pozamiatane. Będzie pozamiatane. To po prostu będą ofiary. To są już ofiary. Ofiary swojego własnego takiego sportu, bo tak naprawdę ten absurd właśnie polega na tym, że stoją w kolejce, gdzie się mogą zarazić, żeby dostać szczepionkę na coś, czym się mogą zarazić. To jest tak, jakbym był, nie wiem, obudowany środkami jakimiś zapalnymi, i tymi wybuchowymi i stał w kolejce po zapalnik. Że zapalnik powinien teoretycznie mi tutaj nie wiem, bo ja nawet analogii nie mogę znaleźć. Dla mnie jest to po prostu bardzo absurdalne. Ale to się dzieje. Ale to się dzieje. A teraz uwaga. Teraz Wiesia muszę powiedzieć jedną rzecz. To jest też moje odczucie. Na razie patrzymy na ludzi starszych i mówimy, okej, co oni robią. Ja bym się bardziej jednak zaczął obawiać, co będzie się działo, jak młodsi zaczną stać w tych kolejkach. Nie ulegajmy iluzji, że jak młodsi, to są bardziej racjonalni. Młodsi mają więcej siły. Mogą być bardziej groźni. Tam babcia z parasolką, to tam potraktuje jednego dziadka z parasolką, tam jakoś to przejdzie. Ale młodsi mogą złapać za bejsbole, prawda? Ja raczej uważam, że to będzie eskalacja. Mimo wszystko będzie eskalacja tego. I nie ma tutaj już takiego wykluczenia, czy to starszy, czy młodszy, czy cokolwiek, że ta histeria po prostu zacznie narastać. Stoją w kolejce, rejestrują się i już się okazuje, że nie mają się co rejestrować, bo szczepionek już nie ma, bo już tam jakaś dostawa coś nawaliła, bo już coś tam, bo już nie wiadomo, bo już nie będzie szczepiony. Słuchajcie, to tylko i wyłącznie prowadzi do napięć coraz większych i to po prostu skończy się źle. Takie jest moje odczucie. Ja tak to czuję. Dlatego paradoksalnie możecie teraz powiedzieć, zachęcam cały czas do tej medytacji, którą żeśmy sobie zrobili, bo uważam, że jakby pół Polski zaczęło medytować, tak jak troszkę osób z nas tutaj już to robi, to nie byłoby tego problemu. Przeszłyby pewne rzeczy łagodne, ale wiemy o tym, że ludzie wolą horrory. Zamiast, nie wiem, pomedytować, czy nawet pomodlić się, tak? Ale tak mówimy od serca, to jednak mimo wszystko, kurczę, budzą się instynkty sprzed tysięcy lat i dawaj łapać za ciupaskę, kurczę, albo tam za kawałek kija i łup sąsiada w łeb, żeby przypadkiem w kolei nie zdążył dobiec do przychodni. Henryka Browarczyk, jak oni ludziom ten mózg wyprali. Henryka Browarczyk, nie zgadzam się z tobą. Wiesz dlaczego? Dlatego, że nikt nie zmusza do oglądania telewizji i wierzenia tej telewizji i klękania przed nią. Nikt nie zmusza do słuchania mediów z taką fascynacją i patrzeniem jak ciele namalowane wrota. Owszem, dali powiedzmy punkt zaczepienia do prania mózgu, a pranie mózgu ludzie sami sobie zrobili. Sami. Impuls był, ale sami zrobili sobie pranie mózgu. Także nie jest to tak, że tylko i wyłącznie media wyprały mózg. Media mogą, wpływają na podświadomość. Oczywiście, że wpływają na podświadomość. Ale my zawsze mamy coś takiego, co się nazywa pilotem i możemy pewne rzeczy wyłączyć, prawda? Zawsze. Także tutaj się nie do końca zgadzam, żeby akurat rząd, czy tam władza, czy telewizja coś zrobiła, bo wybór należy do nas. Wybór ciągle należy do nas, tylko to jest łatwiej włączyć telewizor i łykać te pierdoły, powiedzmy, różnego rodzaju, zamiast usiąść i popracować nad sobą. Tamto wyjście jest po prostu łatwiejsze, to jest łatwiejsze. Lepiej jest siedzieć na kanapie, oglądać Netflixa, czy tam powiedzmy telewizor, TVP, TVPiS, niż pomyśleć. Myślenie jest niestety procesem bardziej angażującym energię. Tyle.
Także, no to takie wprowadzenie chciałem zrobić. Słuchajcie, tak może pół żartem, pół serio. Tutaj, bo to do mnie doszło, sprawdziłem i powiem wam szczerze tak. Bardzo fajnie uważam, że pan Jackowski z pewnej rzeczy wybrnął, a mianowicie z bzdur. Patrzcie właśnie a propos tego prania mózgu, jak ludzie sami sobie piorą mózg i się nakręcają. Do pana Jackowskiego napisała jakaś kobieta, że podobno w Niemczech jest coś takiego jak zaciemnienie, że jak się światło świeci w domu, to trzeba okna zasłaniać. Słuchajcie, pan Jackowski wybrnął z tego świetnie, bo powiedział jedną rzecz, że cytuje, co nie świadczy o tym, że nie wie, czy to jest prawdą, po prostu cytuje wypowiedź. I tu wchodzimy w temat właśnie tego prania sobie samym mózgu. Że taka osoba pisze po prostu takie bzdury drugiej osobie, trzecia osoba to po prostu podchwyci, czwarta, a potem staje się to plotką, która staje się dla wielu świętą prawdą. Mieszkam w Niemczech, nie ma czegoś takiego jak zaciemnienie. Nie ma. Po prostu nie ma. I tu mówimy właśnie o tym, jak ludzie sami sobie wkręcają pewne rzeczy. Sami sobie. Tutaj również dotyczy się pewnej demonstracji, powiem wam szczerze, demonstracji, która się odbyła w Berlinie, która była właśnie taka antymaseczkowa i krążyły po Facebooku takie zdjęcia i to były zdjęcia wzięte z Love Parade, z ulicy, gdzie jest tak zwane Siegessäule i na tej ulicy zmieści się może 1,5 miliona ludzi. Dobrze? Krążyły zdjęcia i na tych zdjęciach był pokazany oczywiście ten tłum i że to była ta wielka demonstracja antymaseczkowców i tak dalej. Ja nie mówię tutaj w tym momencie, czy ja jestem za, czy przeciw. Okej, to nie o to chodzi. No i był tekst pod tytułem, że były 4 miliony ludzi na tej demonstracji. Słuchajcie, to wam powiem w taki śmieszny sposób. Akurat w tych okolicach moja kobitka była z moim dzieckiem. Pojechali sobie na takie bubble tea, bo moje dziecko lubi sobie tam coś takiego wypić, dokładnie w tych okolicach. I taka to 4-milionowa była demonstracja, że nawet nie zauważyły, czy ona w ogóle tam była. W najwięcej w porywach była to demonstracja na powiedzmy, no może 100 tysięcy ludzi. Ale na Facebooku było gadanie, że to 4 miliony i pokazywane zdjęcie z Love Parade. I wciskanie, po prostu podkręcanie kitu, robienie w balona po prostu ludzi. Najbardziej mnie rozwaliła komentarz jednej kobiety, która powiedziała, że w ogóle Niemcy wyłączyli internet tego dnia, żeby powstrzymać przepływ informacji. Większej bzdury na kiju po prostu nie słyszałem, bo internet działał, śmigał. Ja nawet nie wiem, że ja wtedy akurat z wami jakiejś transmisji nie robiłem. Internet śmigał. Co jedno mogło się wydarzyć, oczywiście tu się zgadzam, jakość internetu po prostu mobilnego w Niemczech jest no 20 lat za Polską. Polska jest przodująca pod względem jakości, jeśli chodzi o takie sprawy. Więc mogło komuś to po prostu w telefonie wysiąść zwyczajnie, dlatego że jakość jest kiepska, ok? Ale te takie plotki, że internet został w całych Niemczech wyłączony, żeby informacje nie przechodziły. Ludzie, czasami... I właśnie, czy ktoś wyprał tym osobom mózg, że tak mówiły, czy te osoby same sobie wyprały mózg, że tak mówiły? Bo dodatkowym argumentem, jak tam puściłem jakiś komentarz, dodatkowym argumentem tej pani było tak, że ona stała na tej ulicy i na jej oko to były 4 miliony. Znajdźcie mi, błagam, człowieka, który jest w stanie na oko określić, jak wygląda 4 miliony. Miałem przyjemność występowania dla publiczności do 10 tysięcy, ok? Miałem taką możliwość występowania dla publiczności rzędu na przykład 10 tysięcy osób. Nie jest możliwe, żeby za pomocą oka gołego stwierdzić dokładnie, jaki tłum masz przed sobą. Więc jeśli 10 tysięcy osób robi się klastrem, którego nie jesteś w stanie ogarnąć, to co dopiero 4 miliony? Niewyobrażalna, to jest niewyobrażalna masa ludzi. I nie zmieściłaby się na tej ulicy, nawiasem mówiąc. A w ogóle, no dobrze, po co my tu wchodzimy na temat takiego prania mózgu? Słuchajcie,
Zobaczmy, co tam piszecie. Słusznie, my sami sobie jesteśmy winni. W dużym stopniu uważam, że tak, jesteśmy odpowiedzialni za to sobie, jaki sobie świat tworzymy. Świat jest, jaki jest, a to, w jaki sposób ten świat postrzegamy, bardzo zależy od nas. To jest tak, jak mówiłem o tym przykładzie tych dwóch ludzi na pustyni. Jeden na pustyni stanie i powie, kurczę, sucho, gorąco, tutaj się żyć nie da, wieje stąd, tu nie da rady nic robić. Drugi przyjedzie na pustyni i powie, kurczę, sucho, gorąco, trzeba by tu jakieś stoisko z wodą zorganizować albo z lodami. Ta sama rzeczywistość, tak? To samo miejsce. Dwóch różnych ludzi, dwa różne sposoby postrzegania. Jeden widzi potencjał możliwości, drugi widzi przekleństwo. Także zawsze, zawsze, oczywiście zawsze jesteśmy do przede wszystkim, jeśli chodzi o to, co z nami się dzieje, z naszym myśleniem, jesteśmy w 90% mimo wszystko odpowiedzialni sami. A jeśli uświadomimy sobie, że jesteśmy odpowiedzialni, jeśli uświadomimy sobie, że to my jesteśmy twórcami tego, co myślimy, co widzimy, to wtedy zaczyna się fajna jazda. Wtedy zaczyna się jazda pod tytułem możliwości. Bo jeśli ja sobie zdaję sprawę, że pewne rzeczy, które na swój temat myślę, są, powiedzmy, blokują mnie i zacznę myśleć inaczej, to może się okazać, że właśnie, że zamiast mnie blokować, będą mnie napędzać. Dobra. Musiałem to poruszyć, bo to mi się fajnie jakby wplotło tutaj. Bardzo, bardzo jednak mimo wszystko uważam, że pan Jackowski bardzo dobrze sobie z tego wybrnął, ale to jest, wiecie co, ręce opadają po prostu czasami z takimi rzeczami. Ręce opadają. Dobra, zróbmy tak, bo znowu się rozgadałem, straszliwie, jak widzę, tak? Tak już chyba będzie. Zapraszam was teraz szybciutko, jeszcze raz pokazuję, tak? Do mojego newslettera koniecznie się subskrybujcie. Tam, tak jak powiedziałem, będę umieszczał pewne rzeczy, których niestety na YouTubie raczej nie będę umieszczał. Z powodów, o których powiedziałem na samym początku. Po co się denerwować, że jakaś firma będzie twierdziła, że twój utwór, czy mój utwór, tak, mój utwór, należy do nich i po co mi się użaranie? Więc po prostu trzeba było przemyśleć plany. Zakładam ten newsletter po to, żeby od czasu do czasu podesłać wam właśnie linka do nagrania, które jest relaksujące, które jest motywujące, które jest inspirujące. Od czasu do czasu może e-booka na przykład, jeśli napiszę jakąś książkę w końcu po polsku, zamiast po angielsku ciągle się tam bujać, to wtedy też dostaniecie jako pierwsi w takim newsletterze informacje. No i w jakichś takich ważnych tam, powiedzmy, sprawach też czasami podeślę wam takiego jakiegoś e-maila. Obiecuję jednocześnie, że nie będzie to spamem, nie będziecie codziennie ode mnie dostawać wiadomości z tego newslettera, bo uważam, że spam jest no-go, nie należy, nie wolno, nie da rady, nie powinno się. Także się subskrybuj ta, i zostań ta po prostu, żeby dostawać od czasu do czasu fajne kąski, które będą uzupełnieniem oczywiście do tego kanału. Będą uzupełnieniem, ale takim uzupełnieniem, które wam coś da, bo jeśli dostaniecie nagranie takie naprawdę hiper relaksujące, to pomyślcie sobie o benefitach, pomyślcie sobie o korzyści z tego, jak będziecie sobie te nagrania na słuchawkach, na jakimś tam telefonie słuchać, nie? Dobra, słuchajcie, zróbmy krótką przerwę, ok? 5-minutówkę, przechodzimy do wizji, dobra? Mam parę rzeczy. Czasami może też, tak myślę, że czasami też gadam na różne tematy z innego prostego powodu, bo pewne rzeczy mi się też gdzieś tam w głowie po prostu układają. Czasami potrzebuję tej chwili jeszcze, a czasami po prostu w międzyczasie myślę, jakich użyć słów, żeby przetłumaczyć te uczucia, ja to mówię, przetłumaczyć uczucia na język ludzki. Bo jak mnie zapytacie, na czym to polega jasnowidzenie, to nie jest tak do końca, że to jest widziane. To są często emocje, uczucia, kombinacja i wiecie, powiem wam szczerze, że język polski, w ogóle jakikolwiek język, nie jest do końca w stanie oddać pewnych rzeczy, pewnych spraw. Także każde przekazywanie wizji, przekazywanie odczuć wiąże się z tym problemem, że musimy to sprowadzić do czegoś, co po prostu jest kompletnie nieadekwatne, co jest kompletnie... jest tak, jakby przekazać całą... próbować przekazać całą wielką symfonię, w której gra 5000 muzyków, po prostu jest to koncert, wiecie, na skalę światową, przekazać za pomocą śpiewania tego przez dziurkę od klucza.
Dlatego czasami po prostu jednak ten czas jest potrzebny. Gadam sobie z wami, tutaj dyskutuję fajnie. Przy okazji fajna atmosfera się robi. Mnie to cieszy, ja lubię sobie z wami pogadać. Lubię widzieć te wasze komentarze. Lubię po prostu, jak sobie czasami podejmujemy różne tematy. Sprawia mi to ogromną przyjemność. Takie, naprawdę, tak jak ktoś powiedział, że troszeczkę ten czat tutaj u mnie jest takim klubem towarzyskim, gdzie się spotyka już paru ludzi, dyskutuje sobie ze sobą, lubi sobie ze sobą dyskutować. To jest bardzo miłe. Bardzo miłe. Aha, dziewczyny, na przykład tam nasze moderatorki, wpuśćcie czasami tam tych niektórych troli, niech sobie potrolują, będziemy się mieli z czego pośmiać, w razie czego. No chyba, że idzie naprawdę jakaś straszna hamówa, okej? Ale tam pozwólcie czasami tam trolom, niech sobie potrolują, przynajmniej będziemy mieli zabawę. Jednego już piekarza mieliśmy, no to w razie czego będzie też trochę śmiesznie. Bądźmy trochę... Nie przejmujcie się trolami, przede wszystkim. Dobra, słuchajcie, zrobimy sobie przerwuchę, tak? 5-minutówkę przerwuchę. I po przerwuszce zrobimy sobie, będzie przerwuszka, a potem wejdzie Glanc Wróżka i powie, jaka tam jest jego wizjuszka. No. Czy nie? Hej, hej, kochani, czekajcie, muszę sobie zmienić obrazek, bo to wiecie, ja tak lubię. O, już lepiej. Przepraszam, że was troszeczkę może wcześniej zawołałem. To spokojnie, spokojnie. Jest taka jedna rzecz, którą szybciutko chcę się z wami podzielić, a mianowicie chciałem wam pokazać referencje i to się liczy. Słuchajcie, to się liczy właśnie, jak się pracuje. Jak wiecie, robię odczyty poprzednich wcieleń. Dobra, robię odczyty poprzednich wcieleń, przygotowuję je jako specjalne nagranie, które trwa około godziny. Przygotowuję je jako nagranie MP3, dostarczam, gdzie tam jest informacja o aurze, odczyt aury charakteru i jednocześnie właśnie poprzednich wcieleń. I myślę, że to, co dostałem, pokaże wam bardzo ładnie, jak co daje ludziom, którzy skorzystali u mnie z czegoś takiego, właśnie taki odczyt wcieleń. Pozwólcie, że przeczytam, oczywiście imię ukryłem, bo tak jak każdego proszę o to, że pozwolenie na wykorzystanie jakiejś takiej treści, no to wtedy ukrywam imię. Jest napisane tak: witaj Wojtek, bardzo dziękuję ci za odczyt. Informacje, które odsłuchałam, stanowią dla mnie ogromną skarbnicę wiedzy. Zrozumiałem swoje lęki, a także zachowania w młodości i teraz również. Dzięki tobie wiem, dlaczego tak panicznie wręcz pilnowałam swoje dzieci, by w czasie zabaw, gdziekolwiek były, nie uderzyły się w głowę, by kiedykolwiek nie były głodne, brudne czy zaniedbane. Wiem też, dlaczego boję się wszelkich akwenów wodnych, dlaczego nie cierpię hazardu i alkoholu. Zrozumiałam, dlaczego nie toleruję egoizmu i egoistów. Cenię szczerość i prawdę. Nigdy nie lubiłam być chwalona, zwłaszcza w pracy, kierownicze stanowisko. Bardzo mnie to peszyło. Dziś już wiem dlaczego. To tyle w telegraficznym skrócie. Bardzo, bardzo ci dziękuję i gorąco pozdrawiam. I drugie referencje, które dzisiaj dostałem... O kurczę, za mały mam ekran teraz, żeby to odczytać. Odczytacie sami. Też podziękowania właśnie za odczyt poprzednich wcieleń. Chciałem się z wami tym podzielić, bo wiecie co, nie ma tam do końca znaczenia, co gazety piszą. Dla mnie się liczy to, że zrobiona jest dobra robota dla kogoś indywidualnie, że ta osoba wychodzi oświecona, żebyście mnie źle nie zrozumieli, nie oświecona przez guru, tylko tak jakby pojawiło się w niej trochę światło, inspiracji, rozluźniła się energia, bo zrozumienie swoich poprzednich wcieleń ma terapeutyczne znaczenie ewidentnie. Jestem o tym absolutnie przekonany. To nie tylko uspokaja niektóre, że tak powiem, nieokreślone strachy w naszym wnętrzu, jak poznamy takie poprzednie wcielenia, to często daje nam taki zdrowszy pogląd, taką retrospekcję, która pozwala nam iść dalej, śmielej, z uśmiechem na ustach i z większą taką energią pozytywniejszą i z takim patrzeniem na świat zupełnie już innej perspektywy. Dlatego robię takie wcielenia, odczyty wcieleń. To zajmuje oczywiście troszeczkę czasu, bo jest to kupa roboty. Robię tego niewiele, bo to jest kupa roboty, podkreślam. Wyliczyłem, że to jest około 7 godzin pracy przynajmniej dla jednej osoby, ale musiałem się z wami podzielić, pokazać. To się liczy. Nie to, czy napiszą o mnie gazety, nie to, czy powie o mnie telewizja, nie to, czy będzie o mnie śpiewać jakaś Jola Rutowicz, czy ten, jak on się nazywa? Ten. O, Jakimowicz?
No, nie liczy się to, czy Jakimowi z Ogórkową będą o mnie śpiewać. Dla mnie się liczy właśnie to, co dostałem. Takie piękne po prostu zdanie, powiedziane przez kogoś, kto dostał właśnie ode mnie taki odczyt. Słuchajcie, wiem, znowu robię to, znowu nie powinienem, robię to po raz taki, że tak powiem, ewentualnie zrobię to jako osobne wideo. Jeśli ktoś z Was jest zainteresowany takim tematem, takiego odczytu, chce poznać swoje te poprzednie wcielenia, to ja służę pomocą. Możecie to zrobić za pomocą regresji u hipnotyzera, ale to może trwać wiele sesji, może być bardzo kosztowne. Możecie to zrobić sami, ucząc się autoregresji, ale to też nie każdemu się udaje i jest troszeczkę zaangażowaniem, pracą. Można się tego nauczyć, ale tu gra rolę czas. Możecie ewentualnie odezwać się po prostu do mnie i skorzystać u mnie z takiego odczytu, który bardzo chętnie dla Was zrobię, ale też nie dla każdego, muszę powiedzieć, bo jednak to jest tyle roboty, że no, robię to w takim ograniczonym dosyć stopniu. No i słuchajcie, dobra, zróbmy tak. Znowu odpuszczę, bo ciągle gdzieś te pytania się pojawiają, znowu odpuszczę, ale chyba już nie będę. No. I zrobię Wam specjalną cenę dla tych, którzy w ciągu 3 dni się do mnie odezwą. Od dzisiaj sobota, niedziela, poniedziałek, powiedzmy do poniedziałku do 12, do 24. Dla tych, którzy się odezwą, będą chcieli taki odczyt poprzedniego wcielenia. Zrobię specjalną cenę, czyli znowu utnę ze 130 euro na 80, tak? Ale tylko dla 3 osób. Tylko dla 3. Nie dam rady więcej. A potem prawdopodobnie w ogóle na jakiś czas z tym tematem spauzuję, bo powiem Wam szczerze, jest to piękna sprawa wchodzić w światy czyichś wcieleń, swoich wcieleń, w ogóle tych poprzednich wcieleń. Jest to piękna rzecz, ale energetycznie kosztuje bardzo wiele, więc będę musiał na jakiś czas w ogóle zrobić pauzę. Więc teraz na razie zróbmy tak. No, na razie to jest oferta, a potem będzie jakaś przerwa. I teraz nie wiem, może to być przerwa miesięczna, może być pół roku, nie wiem, zależy. Może mi jednak odbije, żeby robić to dalej. Dla 3 osób, które się do poniedziałku do mnie zgłoszą, będzie to w specjalnej ofercie, dobrze? 80 euro za odczyt poprzednich wcieleń. Niektórzy mieli 9, niektórzy mieli 5, niektórzy mieli 12, różnie to bywa, każdy jest inny. Staram się oczywiście zawsze tak dużo wsadzić informacji na temat tych poprzednich wcieleń, jak dużo udaje mi się odkryć, dlatego to trochę pracy kosztuje. To nie jest tak bach, bach. Nie? Dla tych 3 osób, które się do mnie odezwą, będę robił specjalną teraz tą cenę. Zamiast 130 euro, co i tak powinno być 300, powiem szczerze. Powiem szczerze, 7-8 godzin pracy to powinno być 300 euro. Ale dobra, jest moja normalna cena w tym takim niewirtualnym świecie jest 130 euro. Dla tych 3 osób, które się do poniedziałku zgłoszą, będzie za 80. Dobrze? No. I dobra, dobra. I dla 3 osób, które się zgłoszą na konsultację, zniżka zamiast 45, 40. Dla 3 osób, które się zgłoszą do poniedziałku najpóźniej. Dobra? Wichura zgwałcił czy nie zgwałcił? Nie zgwałcił? No, myślę, że się rozumiemy. No, myślę, że się rozumiemy. Barbara S. Szkoda, że nie może więcej łapek. No, daj spokój, dadzą te łapki. Kto ma dać, ten da. Jak ma być, tak będzie. Tak, byłoby to bardzo miłe. Ja powinienem osobiście zawsze to, jak każdy YouTuber, przypominać. Jak się Wam podoba ten program, który robię, to co dla Was robię, pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę, tego lajka na Facebooku, tak? Zostawić przede wszystkim komentarz pod wideo potem. Zostawiajcie komentarze pod wideo. I sami teraz widzicie jedną taką. Nie będę nawiązywał do tego, takiego tam jednego, co twierdzi, że mu jakieś duchy dom spaliły. Nie będę, nie, dajmy sobie spokój. Sami widzicie jedną rzecz, że oto jednak, żeby widzowie zostawiali komentarz, łapki i tak dalej, trzeba po prostu zadbać. Taka jest rzeczywistość. Ja sam popełniam ten grzech, że oglądam bardzo wiele filmów, które bardzo mi się podobają i zapominam tą łapkę zostawić. Po prostu zapominam. A to jest ważne. Także poproszę Was o łapeczki, żebyście nie zapomnieli. Ja nie mówię, to, nie, jak nie chcecie dawać, to nie dajecie, okej. Ale żebyście nie zapomnieli, to taka przypominajka, łapeczkę, żeby zostawić i komentarzyk oczywiście potem pod wideo, dobra? W porządku? Dobra.
Przejdźmy sobie spokojnie. Widzicie, ja potrafię jednak mimo wszystko myśleć. To jest też takie przyzwyczajenie, może powiedzmy, ze szkoły aktorskiej, wiecie? Że nieważne, co się dzieje, w momencie, kiedy człowiek jest na scenie, musi się zachowywać tak, jakby wszystko było w porządku. To jest bardzo dobra rzecz, dzięki temu, nieważne co się dzieje, ja jestem w stanie z wami rozmawiać, jednocześnie mając z tyłu głowy te swoje odczucia i swoje wizje. Dajcie mi teraz po prostu parę chwilek i spróbuję wam po kolei przekazywać to, co dostaję. Wybaczcie. Nie powinienem tego robić, wiem. Pierwszy obraz, który mi się pojawia w tej chwili, to jest, słuchajcie, jakby wam to wytłumaczyć. Są te szpitale prowizoryczne, które są jeszcze puste. Które są jeszcze puste. W tej chwili, kiedy rozmawiamy, różnie z tym wygląda. Ale ja niestety powiem wam szczerze, w tej chwili mam obraz strasznego przepełnienia w tych szpitalach. Mam obraz ludzi leżących na łóżkach, na podłodze, w przejściach. Chaos, harmider. Atmosfera paniki. Uczucie paniki. Przerażenia. Nawet powiem wam szczerze, że widzę medyków, którzy już nie dbają o to, co mają na sobie. Już nie dbają. Potwornie przepełnione te szpitale widzę, potwornie przepełnione. Ja wiem, że one w tej chwili jest ciągle dyskusja, po co one są, bo przecież one stoją puste, prawda? Pojawiają mi się takie słowa jak śmierć musi posprzątać. Widzę, jak psuje się aparatura. Wręcz pali się. Iskrzy. Wysiada. To jest atmosfera wyczerpania możliwości. Atmosfera wyczerpania możliwości, wyczerpania sił. Teraz widzę jakiś punkt. Jakiś punkt, tak jakby właśnie tam były robione chyba szczepienia. I widzę po prostu, jak ludzie się biją, jak się szarpią, krzyczą. Przepychają, walczą, awanturują. Nikt nad tym nie panuje, nikt nad tym nie panuje. Promocja na jedną szczepionkę. Teraz jakby obraz mi się po prostu też przenosi i widzę sklep i jest napis jedzenie tylko dla szczepionych. Jedzenie tylko dla szczepionych.
Tylko dla szczepionych. Tylko dla szczepionych. Nur für Deutsche. Zupełnie tak jak w tramwajach w Warszawie. Czy w ogóle podczas okupacji. Nur für Deutsche? To tu będzie tylko dla szczepionych. Ludzie siedzący na ulicach na bruku. Widzę w tej chwili człowieka, który mówi: Panie, miałem dobry biznes. Jest załamany, zarośnięty, nieumyty. Panie, miałem dobry biznes. On tak siedzi, jakby patrzy w jeden punkt. Panie, miałem dobry biznes. Dobry biznes. Pojawia mi się kobieta, która mówi: miałam mieszkanie. Podświadomość płata figle, bo w tej chwili przejeżdża mi limuzyna z ryzykiem. Pojawia mi się obraz gazety z jakimś takim nagłówkiem. Zdjęcie, które wygląda wręcz jak te zdjęcia z okresu Holokaustu. I nagłówek: katastrofa XXI wieku. Coś jakiś tak... katastrofa XXI wieku. Nazwa Szczekociny mi się pojawiła, ale to jest przeszłość. Katastrofa XXI wieku, tak jakby doszło do wypadku takiego, który jest tak szokujący, że jeszcze się w Polsce nie wydarzył. Ale to nie tylko w Polsce. Jakby nastąpiła taka synchronizacja wielu katastrof po prostu o takiej skali, w wielu miejscach. Włochy opustoszałe. Nie wiem, czemu takie słowo mi się pojawia. Włochy opustoszałe. Słuchajcie, widzę w tej chwili potężną karawanę, powiedziałbym nawet karawanę, grupę uchodźców podążających w kierunku granicy Stanów Zjednoczonych. Czarnoskórzy, przede wszystkim czarnoskórzy. Gwatemala. Tak jakby Gwatemala. Ja wiem, że te fale imigracyjne, one gdzieś są, ale to nadchodzi jakaś potężna fala w tej chwili. I mówimy tutaj do Stanów Zjednoczonych. I w tym momencie widzę tego Bidena, który uchyla drzwi, wpuszcza. Po czym prezentuje się do gazet, żeby mu ładnie zdjęcie zrobili. Jak wpuszcza, zaprasza.
Widzę wiele telewizorów, wiele, wiele. I pokazują masowe groby. Masowe groby. Ludzie w jakichś kombinezonach po prostu zamiatają masowe groby. Jakby ktoś powiedział, trzecia fala koronawirusa to samo zdrowie. Mam nadzieję, dobrze, to co teraz mi chodzi, mam nadzieję, że to się nigdy nie stanie, naprawdę. Naprawdę, szczerze mówię, że to się nigdy nie stanie. Mam wrażenie, za chwilę usłyszymy o jakimś sabotażu w fabryce szczepionek. Sabotażu. Nie mówię tutaj o Indiach, o tym płonącym budynku w Indiach, nie. Nie, to tylko forpoczta. To był przypadek. Tak czuję, że to jest przypadek. Natomiast tutaj mam wrażenie, że zaraz usłyszymy o jakimś potężnym sabotażu. Sabotażu albo zamachu. Pomyślałem o Stanach Zjednoczonych i pojawiła mi się ta statua wolności, która jeszcze stoi. I ona się odezwała do mnie, cisza przed burzą. Ożyła jakby po prostu i odezwała się cisza przed burzą. Obraz giełdy w tej chwili widzę. Ludzi w szaleństwie. W ogóle na giełdzie jest szaleństwo, przecież nie? Ale ludzi w szaleństwie. Dosłownie popełniających samobójstwa, nawet na miejscu. Albo wychodzących załamanych. Wyrzucających wszystko, wychodzących. Nie słyszę, co to jest za kraj w tej chwili. Nie słyszę, ale mam wrażenie, że to nie jest jeden, to nawet nie są to kraje europejskie. Jednak odważył się pójść w kierunku wprowadzenia szczepień obowiązkowych, przymusowych. Tak jakby wszystko to planowanie po prostu nie zdało egzaminu, więc pójdą w kierunku szczepień przymusowych. Miejsca izolacji. Miejsca izolacji. Ogrody izolacji. W tej chwili to po prostu zobaczyłem obraz Auschwitz. Obraz Auschwitz. Zostałem przerzucony do Warszawy. I ludzie zaniepokojeni, którzy używają takich słów, śmierć z Wisły. Śmierć z Wisły. Myślę, że znowu też jednocześnie stanie się z tą, jak to się nazywa, czajką w Warszawie. Znowu coś. Znowu coś. Dobra, dobra, przepraszam Was bardzo, bo to powiem Wam, jeśli mówimy o tej nowej mutacji, jakiś czas temu mówiłem, że poznacie strach, którego nie znaliście, że będzie po prostu ten strach o dzieci. Z pewnymi rzeczami wyczuwa się, ale one też potrzebują czasem czasu. Zupełnie inaczej pracuje się z człowiekiem, jednym człowiekiem, a zupełnie inaczej się pracuje w momencie, kiedy robi się wizje bardziej ogólne.
bardziej ogólne, bo w tym momencie trzeba jakby no, zaglądać w bardzo różne energie, bardzo różne sytuacje. Nie jestem wam w stanie opisać tych wszystkich obrazów, które widzę. Ja po prostu przekładam je na język ludzki, te odczucia. Czasami to już niektórzy z was, jak wiecie, którzy korzystali u mnie z konsultacji, ja po prostu jasno mówię, że czasem jak się zawieszę, to nie znaczy, że ja się wyłączyłem, to znaczy, że ja po prostu muszę przetłumaczyć to na ten ludzki język. To coś, co jest o wiele bardziej skomplikowane. I teraz, jeśli mówimy o tej sprawie tego strachu o dzieci, zobaczcie, że zaczyna to wkraczać włącznie z tą tak zwaną drugą mutacją. Że nagle, tak jak dzieci niby puszczamy do szkoły, przecież dzieci się nie zarażają i tak dalej, nagle się okazuje, że to zagrożenie coraz bardziej dotyczy dzieci. Powiem wam jedną rzecz, cholera jasna, no chciałbym, żeby te wizje się nie spełniały, ale ja za nie, no, nie odpowiadam, ja je dostaję, okej? Ja je dostaję. Ja was mogę nauczyć oczywiście, ale to zrobimy tylko i wyłącznie przez newslettera, podejrzewam, nie na YouTubie. Parę rzeczy mogę was nauczyć, w jaki sposób poprosić podświadomość, aby pokazywała rzeczy takie, których świadomie nie planowalibyście. Ja te rzeczy po prostu dostaję. Ja wiem, że one przychodzą i ja nie mam na nie wpływu. Ja czasem nawet się nastawiam na coś takiego. Niech to będzie coś fajnego, a tutaj niestety nie wychodzi. I potem się okazuje, że ten symbolizm gdzieś mimo wszystko zaczyna być jasny najbardziej dopiero w tym momencie, kiedy pewne rzeczy się sprawdzają. Podejrzewam, że też pewne rzeczy bardziej wy możecie nawet zrozumieć niż ja. Ja tylko przekazuję pewne sprawy, ale przy pewnej otwartości umysłu, jeśli zachowamy otwartość umysłu, to potem się okazuje nagle, że te symbole zaczynają być bardzo czytelne. Problem tylko bardzo często polega z symboliką jakichkolwiek wizji. Nawet świętego Jana. Ja myślę, że święty Jan sam dobrze nie wiedział, co tam mówił w tej swojej księdze objawienia świętego Jana. Myślę, że on po prostu przekazał to, co dostał. A dopiero potem z jakiejś perspektywy widać, jak bardzo pewne rzeczy się spełniają, w jaki sposób się spełniają. I zdarzają się również te, które się nie spełniają. To jest jakby oczywiste. Dlatego, że wiecie, może tak. Ja zauważyłem taką pewną regułę, jeśli chodzi o wizję. W momencie, kiedy za bardzo dopuszczam świadomość, logiczne myślenie, wtedy okazuje się czasami, że byłem w błędzie. Jestem człowiekiem, który ciągle się uczy. Ja zachęcam każdego z was do popróbowania, bo tak naprawdę tylko ten, kto to próbuje robić, kto robi to, zrozumie problem, dylemat właśnie jasnowidzenia. Otrzymujecie wizję, a świadomość mówi swoje. I musicie po prostu jednak mimo wszystko skłaniać się coraz bardziej ku temu, żeby tą świadomość wykluczyć, tą logikę, to logiczne myślenie szkiełka i oka, odrzucić to, co my myślimy, co wierzymy, i zobaczyć tą wizję tak, jak jest, bez filtrowania. I to jest tak naprawdę ciągła walka. To jest tak naprawdę ciągła walka przy każdej wizji. Przy każdej wizji. Tak jak teraz pojawił mi się obraz typu samochód pułapka, samochód bomba w Warszawie. Pojawił mi się taki obraz. I ja już teraz na przykład nie wiem, czy to jest tylko i wyłącznie moja w tym momencie logika tam powiedzmy podpowiedziała i wywołała coś, czy jest to wizja, ale w każdym razie no, powiedzmy, że powiem wam to, ale widzicie, pojawia się to logiczne myślenie. To jest ciągły taki pojedynek. Ciągły pojedynek. Dlatego potraktujcie te rzeczy, które wam mówię, te wszystkie wizje, które wam mówię, z pewną otwartością umysłu. Z pewną otwartością umysłu. Nie wszystko w samym umyśle, już dopiero jak wchodzimy jeszcze w temat jasnowidzenia, staje się to coraz bardziej problematyczne. Same nasze sny są tak symboliczne, że je po prostu wykluczamy, odrzucamy i negujemy, tylko dlatego, że ich nie rozumiemy. A tylko dlatego, że nie są durnowato dosłowne, jak durnowato dosłowne jest logiczne myślenie. Bo logiczne myślenie jest durnowato, proste, uproszczone i to jest jedna miliardowa tego, co umysł potrafi. Także jak będziecie próbować się uczyć jasnowidzenia,
No to przygotujcie się na to, że to jest wycieczka na całe życie. Nie ma czegoś takiego, żeby zostać super jasnowidzem. Raczej bym powiedział, że to jest w dużym stopniu na zasadzie, że jasnowidzem się bywa, niż jest. Można wytrenować umysł, aby był bardziej... słuchał nas bardziej wtedy, kiedy trzeba. Coś wam chciałem pokazać, ale nie wiem, czy mi się to uda wyciągnąć. Zejdziemy na zupełnie inny temat i tutaj się pożegnamy, dlatego że ja dzisiaj, powiem szczerze, za bardzo na pytanie odpowiedzi z kartami nie mam sił. Zapraszam was po prostu na konsultację ze mną, dobrze? Albo na odczyt waszych poprzednich wcieleń. Porozmawiamy sobie o nich po prostu i możemy powyciągać. Ale fajny temat się pojawił, skoro już poruszamy na przykład sprawy intuicji i różnych innych rzeczy. Słuchajcie, czasami intuicja, trudno ją tam wymusić na niej, żeby ona cokolwiek zrobiła, ok? Niektórzy używają wahadełka, niektórzy używają czegoś innego. I tu na przykład muszę powiedzieć jedną rzecz. Jasnowidz to nie jest taki, który znajduje zwłoki. Taki, który się ze zwłokami zajmuje, niestety pana Jackowskiego muszę tu poprawić, to jest tylko i wyłącznie przyzwyczajenie po prostu w Polsce, że się przyjęło mówienie jasnowidz. Pan Jackowski jest medium. Pan Jackowski jest medium. Przyjęło się mówić, że jest jasnowidz, bo po prostu słownictwo było widocznie gdzieś tam nie za bardzo dopasowane. A poza tym podejrzewam, że zaczął w takich czasach, w ogóle trudno byłoby powiedzieć, czy ktoś wie, co to jest medium. Tak naprawdę. Chyba że jest zainteresowany, to wtedy wie, co to jest medium. Teraz dzięki filmom może wie, co to jest medium. Pan Jackowski jest medium. Każdy, kto pracuje ze swoją intuicją, czy to za pomocą kart, czy to za pomocą wahadełka, czy to za pomocą innych jakichś metod dywinacyjnych i dochodzi do pewnego pułapu, powiedzmy, sprawdzalności, wyczuwalności jego, to można powiedzieć, że jest na swój sposób jasnowidzem, to znaczy widzi pewne rzeczy, bo jasnowidz tak naprawdę to jest ktoś, kto widzi, no ale jeśli czuje, no to jest jasno czujący, a jeśli słyszy, to jasno słyszący. Zostały stworzone jakieś sztuczne podziały po prostu w takich rzeczach. Ja uważam, że każdy ma potencjał do tego, to zresztą nie, to nie jest moje zdanie w ogóle, to jest zdanie na przykład twórcy metody Silwy. Każdy ma potencjał, żeby przewidywać przyszłość. Każdy ma potencjał, żeby być swojego rodzaju jasnowidzem. I to nie jest mój wymysł. To już przede mną mówili więksi ode mnie. W ogóle po co ja znowu zacząłem na ten temat? Aha, dobra. Fajny temat się wywinął, bo rozmawialiśmy sobie kiedyś o wahadełku czy cokolwiek, a tu ostatnio z Biebrzanką bodajże rozmawialiśmy. Nie wiem, czy jest. Jest, jest. Rozmawialiśmy o monetach, o rzucie monetą. Bywają sytuacje, w których nie za bardzo jesteśmy w stanie wyczuć tą naszą intuicję. Nie za bardzo jesteśmy w stanie podjąć decyzję. Są dwie decyzje do podjęcia, które są dobre i jeśli za długo nad nimi się zastanawiamy, to następuje takie psychologiczne zjawisko, które się nazywa analysis paralysis, tak? Czyli paraliż analityczny, czyli jak im dłużej myślimy, to dochodzimy do takiego pułapu, że już w pewnym momencie nie jesteśmy w stanie za pomocą myślenia podjąć odpowiedniej decyzji. Wtedy się czasami przydaje kartka papieru, rozpisać pozytywy tej i tej decyzji, negatywy tej i tej i wybrać to, co matematycznie na przykład bardziej pasuje. Ale jest również sposób rzutu monetą. Ja mam na przykład taką monetę, ja nie wiem, czy mi się ją uda pokazać, aż kurczę, nie będzie jej widać. Ta moneta ma z jednej strony napisane jest, czyli tak, i z drugiej strony ma napisane no, czyli nie. Bardzo fajna moneta. Ja ją noszę cały czas ze sobą, ale teraz myślicie o tym, że dobrze, to jest łut szczęścia, rzucić monetą, czy to, czy tamto. Nie chodzi o to właśnie, co wyjdzie. Tu jest bardzo fajny pic pogrzebany, czego mało kto zauważa. Ja się tu też nauczyłem od kogoś, tak? Musicie podjąć decyzję i rzucacie tą monetą. Chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na odczucie, które pojawi się w momencie, kiedy zobaczycie odpowiedź. To nie chodzi o to, że na monecie wyszło tak, to musicie tak zrobić, a jak nie, to inną decyzję. Tak, to nie o to chodzi. Orzeł czy reszka. Tu chodzi o to, w jaki sposób
pierwsza emocja wyjdzie z was. Powiedzmy, że dobra, zróbmy taki test. Czy mam pojechać do Warszawy? Rzucam i wychodzi mi tak, coś czuję. Chodzi o to, co czuję. To jest ta prawdziwa odpowiedź. Wychodzi mi nie, czuję coś innego. Zwracamy uwagę nie na logikę, nie na to szczęście, tylko tak naprawdę zwracamy uwagę na to, taką impuls, tą pierwszą reakcję. Także spróbujcie sobie właśnie, jak będziecie podejmować jakieś decyzje, tylko może takie delikatne, zacznijcie od prostych decyzji. Jak będzie to wymagało ta albo ta, na przykład ta strona monety to jest ta decyzja, ta strona monety to jest ta decyzja. Rzućcie, sprawdźcie, jak reagujecie na odpowiedź. Jak reagujecie na odpowiedź? Nie jest, nie tyle ważna jest ta odpowiedź, bo nie musicie według niej postąpić, ale ważne jest, żeby zwrócić uwagę na odczucie. Ok? Czyli na przykład, jakbym miał z wami zrobić transmisję i rzucam monetę, powiedzmy jakoś tam, coś mi tam chodzi po głowie, żeby zrobić jedno albo drugie i mam wybór, nie? Zrobić transmisję albo na przykład popisać dalej książkę, bo wyskakuje mi ta strona, która mówi o transmisji i ja bym poczuł coś takiego, że to jest ta odpowiedź, która by mi powiedziała właśnie, że pomimo, że moneta pokazała tak, środek, flaki, jak to się mówi, pokazały, dały jasno znać, że nie. Dobrze? Także to tak na podsumowanie. Taka monetka jest no. Nie dam rady pokazać przy tej kamerce, niestety to nie wyjdzie, podejrzewam. Widzicie, znika mi tutaj, bo to, ten program cały rozpoznaje osobę. Może zrobię jakieś potem zdjęcie i zamieszczę je gdzieś tam pod spodem. Albo w tym, w miniaturce YouTube'owej. W każdym razie zachęcam was do takiego poeksperymentowania. Bo każdy z nas, nasza podświadomość wie więcej niż my. Ok? To, co wiemy my sami świadomie, to jest mały pizz, tak? To nie ma w ogóle nawet porównania do tego, co tak naprawdę wiemy w środku. I rzucanie monetą i zwracanie uwagi właśnie na te odczucia jest sposobem na odkrywanie tego, co w nas jest, tych prawdziwych odpowiedzi, tego, co naprawdę czujemy. A jeśli się kierujemy tym, co naprawdę czujemy, to wtedy mamy szansę na to, żeby być bardziej szczęśliwymi ludźmi, iść bardziej w zgodzie ze samym sobą, bo to nie wystarczy tylko mówić, że się idzie w zgodzie ze samym sobą, tylko trzeba jeszcze iść, nie? A nie zawsze wiadomo, co to znaczy, więc na przykład moneta może pomóc.